No to cześć robaczki. Jak zawsze na zdjęciu. Cześć robaczki. Witam was dzisiaj z Jolą. Cześć. Dzisiaj rozwiążemy Joli problem, tak naprawdę, może nie taki problem, ale zagadnienie pewne, które bardzo chciała, żebym jej pokazała właśnie na jej twarzy. Opowiedz nam. Tak, dzisiaj chciałabym, żebyś pokazała mi, w jaki sposób zrobić makijaż dzienny, którym moje piegi nie będą zakryte. Ponieważ teraz jest zima i one trochę się pochowały, ale chciałabym, żeby jednak były widoczne, a nie chcę używać takiego mocnego make-upu. Mocne make-upy mają to do siebie, że jednak tych piegów nie widać, one giną, a uważam, że to jest... I też wyglądają ciężko na twarzy. Dokładnie. Jak się ma ładną skórę, bądź też nastoletnią skórę, tylko taką z jakimiś tam pojedynczymi wypryskami, nie warto ją obciążać jakimiś ciężkimi podkładami. Nie, to nie tylko im lżejszy kosmetyk, tym lepiej tak naprawdę. I ty już masz niezłe doświadczenie właśnie z kremami BB, bo one są świetnym rozwiązaniem właśnie do tego, żeby wyrównać skórę, ale żeby nadal wyglądało to ładnie, świeżo i zdrowo, a nie jak jakaś taka pudernica. Tak. Jak ja. Oj, przestań. Tak, ale kremy BB są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ nawet jeśli przesadzicie z ich ilością na twarzy, to nie widać, jakbyście miały maskę, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja bardzo cenię sobie kremy BB i uważam, że teraz dosyć ciężko byłoby mi przestawić się na jakieś inne podkłady. Z racji tego, że też kremy BB mają wysokie filtry przeważnie, więc jest to świetne rozwiązanie. Tak. Dzisiaj od razu, oprócz tej takiej lekkiej skóry, zrobimy ci makijaż dzienny, który jest świetny na co dzień, jest bardzo lekki, dziewczęcy, to też jest coś, co jeśli się śpieszycie, możecie łatwo zrobić, ale też jeśli jesteście bardzo młode, ten makijaż na pewno nie przytłumi waszej urody, jeśli jesteście tak piękne oczywiście. Rozwiązanie na dziś to będzie połączenie podkładu razem z kremem nawilżającym bądź bazą, bo można łączyć albo tak z bazą, albo z kremem. Tu już jest tak naprawdę dowolność po waszej stronie, bo trzeba próbować, zobaczyć z jaką kombinacją wasza skóra wygląda lepiej, z czym się czujecie lepiej, co dłużej się trzyma na buzi. No bo bywa różnie, różne są formuły, dlatego też nie ma sensu mówić, co z czym robić, tylko próbować. Wszystko zależy od was. Dokładnie. Tak? Dzisiaj nie wypróbujemy kremu BB, mój się niestety skończył i dopiero muszę zamówić. Poza tym byłoby to zbyt łatwo, prawda? Tylko krem BB na buzie. No, dzisiaj dokładnie. Pokombinujemy. Tak, tak, bo chciałyśmy pokazać coś, co da się zrobić z rzeczy, które macie normalnie w domu i jak sprawdzić, żeby też uzyskać dosyć tam podobny efekt. Trochę oszukańczy oczywiście, ale niech no będzie. Użyjemy podkładu z Bourjois Healthy Mix, ponieważ on jest świetny, jeśli chodzi właśnie o młodą i fajną skórę. Jasne, bo on, tak, w ogóle kolory są jego przepiękne i bardzo fajne. My użyjemy 51, to jest najjaśniejszy bodajże kolor, i połączymy go z kremem nawilżającym z Ivostinu. To jest taki najzwyklejszy, podstawowy krem, fajnie nawilżający, ale jest bardzo lekki i się szybko wchłania. Te formuły bardzo się lubią ze sobą i dają piękne połączenie i dobrze wyglądają na skórze. Ty masz też problem z suchością skóry, więc tutaj to będzie się ładnie uzupełniać. Lekko potem wszystko przypudrujemy tylko małą domieszką, żeby się nie świeciło i trzymało cały dzień. No i potem oczy. No to robimy. Robimy. To działa. No to łączymy krem z Ivostinu z Healthy Mixem. Proporcje mniej więcej podobne muszą być. Tutaj używam pół pompeczki i też podobnej wielkości kropeczka kremu. No i zaczynamy. Krem BB. Tak. Nowy krem BB. No nie, takie oszukańcze. Taki tinted moisturizer. I o to chodzi, żeby ładnie odświeżyć, wyrównać kolory skóry, ale żeby to wyglądało nadal lekko i tak, jakbyście prawie nic nie miały. Czyli takie make-up no make-up. Ważne w tego typu make-upie, jeśli chodzi o twarz, jest zatuszowanie niedoskonałości. Czyli na całą twarz lecicie z czymś bardzo delikatnym, a w miejsce, gdzie są zaczerwienienia i pod oczami, okolice oczu, koniecznie musicie użyć korektor, bądź odrobinkę więcej podkładów klepać w dane miejsce. To jest ważne, bo to właśnie sprawi ten efekt takiej świeżej skóry, gołej,
ale z wyrównanym kolorytem. Zauważyłam, że często dużo kobiet po prostu nie używa jakiegoś, nawet lekkiego korektora pod oczy. I wyrównując koloryt skóry, tak naprawdę tutaj wszystko jest ładnie na policzkach, na czole, na nosie, na brodzie, a pod oczami w ogóle podkowy. Więc wcale chyba to nie o taki efekt chodzi. Masz takie malutkie jakieś kropeczki i je zatuszuję po prostu odrobiną tego samego podkładu na pędzelek. To się nam pięknie wtopi, bo przecież kolor jest dokładnie ten sam, który używałyśmy. Więc nie będzie w ogóle z tym problemu. Zobacz, że skóra jest ładna, równa, a pod oczami jest ciemniej, widać. Więc użyjemy, to jest z YSL korektor, on jest fajny, to jest delikatny korektor rozświetlający w takim pisaku. Może być tak naprawdę każdy inny, to jest kwestia dostosowania do potrzeb. U Ciebie nie ma absolutnie potrzeby kładzenia niczego super jakiegoś kryjącego. Można to zrobić, jeśli zachodzi, tak jak mówię, taka potrzeba, ale trzeba go dobrze jakby rozblendować w dół, wtopić do podkładu, wtopić, żeby nie było widać, że tutaj jest prawie goła skóra, a tutaj takie w ogóle mega nawalone. No i teraz musimy utrwalić całość. Użyję takiego pudru transparentnego z Essence. Matującego. Matujący, tak, tak, tak. Użyję go naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I co teraz? Możemy zająć się oczami. Na oczy najpierw nałożę bazę. To będzie baza I Love Stage Essence. Ta baza też ma kolor, więc fajnie wyrówna te żyłki drobne na powiekach, ponieważ u Ciebie one są widoczne, a zastosujemy bardzo delikatne cienie, to tak naprawdę baza da nam dwa w jednym, bo i ładnie wyrówna kolor. Nie trzeba będzie dużo używać cienia i też przytrzyma ten cień cały dzień. No i tyle. Teraz nałożymy... W ogóle będziemy używać tylko dwóch cieni. Czemu nie? A! Disaster. No nie, wszyscy żyją. Użyjemy tylko dwóch cieni. To są cienie matowe, żeby właśnie jeszcze bardziej nie zrobić z ciebie żadnej choinki, tylko że ten makijaż się pięknie wtopił po prostu w ciebie. Użyjemy dwóch matów. Tutaj jest 351 z Inglota. To jest taki waniliowy kolor, troszeczkę jaśniejszy od ciebie, który nałożymy na całą powiekę. I przy rzęsach nałożymy tutaj z Inglota 386. On jest wydłubany z tego takiego dużego, okrągłego, dlatego ma po prostu tam handmade'ową naklejkę z tyłu. No to co? Zaczniemy od tego jasnego. On idzie na całą powiekę. W ogóle dlaczego wybrałam fiolet? Bo on pięknie podkreśli twoją urodę, bo fioletowy będzie znakomity i zarazem do twoich oczu. Ty masz przepiękny kolor oczu w ogóle, bardzo taki khaki złożony, tak, oczy khaki. One są zielono-brązowe, a fiolet pięknie podkreśla i jedne, i drugie. Więc wydobędzie kolor tęczówki, ale też pięknie, i to ja bardzo dobrze wiem, współgra z wszystkim, co jest rude, bo też to podkreśla. I teraz możemy użyć tego fioletu. Ja wezmę taki pędzelek Pencil Brush z Hakuro, zczepuję nadmiar i nakładam go przy samej linii rzęs. To zazwyczaj trzeba 2-3 razy powtórzyć, żeby uzyskać taki idealny efekt. No i dół. To samo. Też fiolecik na końcówkę pędzla. Do góry popatrz. I przy samych rzęsach. Najpierw tak dokładnie aplikuję. Wciskam go tu. Wytrę pędzelek. I rozcieram to. Wszystkie miękkie granice będą tutaj działały na plus. Używając brązów, przy tym makijażu będzie on jeszcze bardziej taki nudowy, jeszcze mniej widoczny tak naprawdę.
podkreślenie brwi akurat jest bardzo istotne, nawet przy takim delikatnym makijażu. Powiedziałabym, że wyrównanie koloru brwi, rzęsy i odrobina różu jest taką wersją po prostu ekstra mini. Ja ich tutaj mocno nie będę zarysowywać, bo to nie ma sensu przy takim looku. Jakieś takie mocniejsze, bardziej wyraźne są fajniejsze na wieczór. A tym bardziej też takie teraz by nie współgrało to z resztą tego twojego imagę. Ze swetrem by się nie współgrało. Porzęsować rzęsy to też jest bardzo ważne. To rzęsujemy rzęsy. Ja zawsze wycieram mocno w ogóle tą końcówkę z nadmiaru maskary. Tutaj lubią się robić takie ble. Takie kuleczki przylepione, tak. Które czasami przy chwili nieuwagi mogą zostać na powiece. Tak, albo wszędzie indziej. Popatrz dół. I ja jestem za tym, żeby do takiego też looku malować cienkie warstwy, bo tutaj rozczesane rzęsy są kluczem też do wyglądu naturalnego. Teraz dolne rzęsy. Co teraz, Jola, trzeba? No co? Róż na policzki. Wiesz, bo trzymam, to się nie liczy, mogłem nie dotykać. Dobrze, to powiem, że rozświetlacz. Nie, użyjemy akurat różu, który ma drobinki rozświetlające. Użyjemy koralisty z Benefitu. Ja mam taką już końcówkę, bo bardzo go lubię, więc muszę tak dosłownie mocno nabrać na pędzel. Ale strzepać na naszej karnacji, czy dla w ogóle osób z włosami rudymi, to jednak takie koralowe, a nie wchodzące w róż, róże. Nie, właśnie w róż też są bardzo ładne. Próbowałam i takich i wydawało mi się, że bardziej... To zależy, co masz, innego na oczach. Tak, co masz na oczach też. To jest bardzo dużą różnicę to robi. Powiem ci, że gdybyśmy zastosowały na przykład brązy teraz na oczy, a nie ten fiolet, to wzięłabym różowy róż. I to taki, wiesz, typowo różowy, nie jakiś taki złamany. I byłoby ci pięknie. Mhm. Powiedz, jakie masz specjalne życzenie do mnie, jeśli chodzi o usta. Chciałabym, żebyś użyła kredki do ust. Żeby wyrównać może po prostu... Nawet, tak, bo górna warga u ciebie jest niesymetryczna. Alternatywna. Prawda? Alternatywna. Ja użyję takiej typowo w nudowym kolorze kredki z burżuła. I właśnie zarysuję głównie tą górną wargę, żeby ją wyrównać. A mam fajny i tak film o tym, jak fajnie zrobić sobie nowy, lepszy kontur ust. Także warto, jakby co, obejrzeć. I teraz na to błyszczyk w kolorze też podobnym do policzków. To jest mój ulubiony Stay With Me z Essence. Kolor też jest taki właśnie koralowy. Delikatny. Tak, tak. Bardzo fajny, on się długo utrzymuje. Nie ma żadnych w ogóle chamskich drobinek, dlatego wygląda świetnie. Chciałabym bardzo pochwalić Ewę za ten makijaż. Teraz mogę bez problemu wyjść na ulicę i nie przestraszyć ludzi. Żartujemy. Nie, no bez przesady, przecież też się potrafisz nawet nieźle malować. Tylko po prostu inaczej. Każda ręka zawsze to jest tak, coś innego, ale jednak, dziewczyny, jest spora różnica, jeśli oddacie się w ręce takiej doświadczonej makijażystki. Bo niby no make-up albo taki delikatny make-up, a jak zmienia całkiem. Całą buzię. Teraz będzie przebitka naprzed. Uwaga, uwaga, trzeba się bać. I teraz tak. Na po i jest po, tak, proszę bardzo. Czyli te moje miny, które robiłam wcześniej, nie? Tak, te miny, co robiłaś wcześniej, dokładnie. To dobrze. Tak to właśnie teraz poszło. To zapraszamy na kolejne filmiki, które przygotuje dla Was Ewa. Mam nadzieję, że z innymi modelkami, o innym typie urody, więc sądzę, że każda no tak, z Was... No tak, bo każdej osobie staram się zrobić zupełnie co innego, żeby było ciekawie. Każda z Was znajdzie coś dla siebie, więc oglądajcie, stay tuned. Tak. I bawcie się dobrze. I piszcie do mnie, jeśli macie ochotę właśnie wziąć udział ze mną w filmie. Tak samo jak Jola, tak samo jak Aśka, która była i tak samo jak Ida. Gorąco polecam, dziewczyny. Tak. Cześć. Pa.